Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Odkurzacza, gdzie gramy Wolfenstein 3D. Dziadek FPS-ów, ostatnim razem z agentem Blaskowiczem przeszliśmy piętro numer 6, znaleźliśmy się na 7 piętrze, gdzie trochę poginęliśmy, trochę żeśmy zwyciężyli. No i jesteśmy w takiej sobie sytuacji. Helta 9%, ammo 19%. Z MP-kiem chodzimy, a czemu by i nie? W sumie chyba tutaj najbardziej ekonomiczna broń, jeżeli chodzi tutaj o cały ten układ, bo ani Luger, ani Minigun, no, nie są tutaj najlepsze, a z MP-kiem akurat jest tak w miarę. Stoimy przed drzwiami. Staliśmy przed drzwiami. Dobra. Zrobimy sobie loadam. Okej. Dobra, mój błąd, trochę żem zapomniał, co tam się miało dziać. Halo, dzień dobry. O, chodź. Tak, mam cię, szwabie. Okej, zyskaliśmy trochę ammo, a nie, straciliśmy trzy bestki. Okej, jeden padł. O fuck, nie mam ammo. No to już po mnie. Już po mnie, już jestem martwy, praktycznie rzecz ujmując. To było ekstra. To było przepiękne. Dobra. 4% życia. Zapiszmy to. O kurde. Z 4% życia. Będę chodził. To tak jeszcze nie było. Tak jeszcze nie było. Aczkolwiek ta akcja z nożem była po prostu przekozacka, moim zdaniem. Ktoś tutaj jeszcze? Nie? Nie, okej, dobra. Kurde. Już trzeba by się ogarnąć jakąś klawiszologię. 8 kurde pestek. To prawie tyle co nic. Dokładnie tyle co nic. Jest żarcie, przeżyję! Będę żył. Okej. 5 bestek. 3. Okej. Kilka pesteczek będzie. Mamy 16 pestek. Jakaś łajza tutaj szła. Wiem, bo coś do mnie strzelało. Pytanie teraz, gdzie się pojawi? Tu czy tu? Okej. O ty luju! Azem się wystrachał. 10% tylko zostało. Nie jest to najlepszy wynik, jak się pewnie domyślacie. Okej. Nie wiem, skąd oni się wzięli, ale fajnie, trochę pestek się zebrało. Teraz bardzo liczę na jakiś sekrecik. Bardzo liczę na jakiś sekrecik, bo mi jest on diabelnie potrzebny, aby uzupełnić cokolwiek, amunicję albo... Amunicję albo zdrowie. O kurde, zdrowie 10%. Amunicji 15 pestek, no to nie jest dobrze. Za filgaram coś. Ej, Adolf, daj trochę. Daj coś. To jest może za tą wroną nic. A za tymi wronami? Nic. Za Adolf. O, dzień dobry.
Jest pop. Dobra. Jest ammo, no. Chyba odkryłem najlepszy sekrecik w obecnej chwili, jaki mógłby mi się trafić. Ammo i pub. To jest po prostu genialnie. Jestem już ustawiony. Aż sobie normalnie to zapiszę. Aż sobie to normalnie zapiszę, bo to kurczę... Jakbym teraz zginął, nie zapisując tego, to bym chyba sobie pluł w brodę do końca życia. A brodę mam całkiem pokaźną. To może nie taką jak Lok, ale mimo wszystko. Ot, zarazo. Z Lugera tak dobrze strzela. No nieźle go wyszkolili na tej strzelnicy, no ale nic. Tutaj nic. Nic nie chcę tutaj. Tu coś się stało, dzieje. Czy ja tu już byłem? Pytanie za 100 punktów. Raczej mnie tutaj nie było, skoro wyszedłem i był jakiś ktoś. Nie? Dobra, tutaj za tym nie ma, za tym też nie. A za tamtą wroną? Nie chcę. Nie, szkoda. No nic, trudno. Tylko wy dwaj byliście? Tak, tylko wy dwaj i... Dzielnie, bardzo dzielnie. Pytanie, czy za tym była... no. No super. Trochę jeszcze żeśmy złota zebrali. A se pochlikam, bo i czemu nie. Prawdopodobnie sobie nie pochlikam, bo tam jest... Z całym szacunem wolna przestrzeń. Albo i nie. No chodźcie. Okej. Trochę ammo dozbierałem. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj co? No. Super. Jeszcze papu. Do 100%. 70 pestek. To trzeba zapisać. To trzeba zapisać. Sejwuś. Yes. Bardzo proszę. I back to the game. Czyli teraz szukamy tego jednego podstawowego narzędzia, jakim jest klucz. Muszę znaleźć kluczyk. Aha, dobra, tutaj ja już byłem. Czy tutaj... Wszystkie te pomieszczenia, żebym ogarnął. Tak, tu jest ogarnięte. No, halo. Tu byłem. Dobra. Co tutaj jest? Jakiś szwab był. 69 pestek. Okej. Okay. Coś się... Drzwi otwierają, nie podoba mi się to. O ty, ucha, ho! Da, my name and... A my nine. Jedna kuleczka. Pięknie. Okej. Okay. Tu byłem. Tam bez wątpienia byłem. Tutaj coś pokazał. Nie, nic, bardzo dobrze. Okej. Było ich tylko dwóch.
Dobra, sobie dozbierajmy ammo. O, tutaj jest nawet ten apteczka. Nie, za tym nic. A mogło być coś. Wcale bym się nie pogniewał, jakbym znalazł dodatkowy synkecik. Nic. Z tej strony. No też nie, że mam przedpokój do okoła. A co się dzieje tutaj? O! Możesz morda, ale nie pocisnął gościu. A mnie pocisnął. Ale jest papu. Jest kluczyk. Jest papu, jest kluczyk. Jakiś sekrecik może? Halo? Bardzo proszę, sekrecik. No, chodź do pana. To nie, to nie. Kurde, żebym ja miał jeszcze jakąś mapę tutaj, to w ogóle... Bajabongo. By było. No, tutaj chyba było apteczka, tak. Teraz bardzo chcę apteczkę. Bardzo chcę apteczkę. To nic, co bym się chciał. A, nie ma synek. Nie ma tak łatwo. Nie z tym agentem. Okej. Dostał w ciry. 74 pestki. Nie jest najgorzej. Okay, tutaj jakoś nic nie ma specjalnego. Spokój. Będzie wylał z tego ten o mały. No ale dobrze. Szukamy teraz tych drzwi. One były chyba gdzieś w tej drewnianej sekcji. Tak to nazwijmy. Kurde, tyle żarcia tu porozrzucane. Normalnie jak specjalnie dla mnie. Tak by ktoś wiedział, że głodny jestem. No bez kitu. Ten. Czy tutaj było coś, co bym chciał zobaczyć? Tak, owszem. Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Dychy. Okej, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. 86% zdrowia. Nie ma tragedii. Okej, okay, tam są następne drzwi na kluczyk. Dojdziemy do nich. Dzień dobry. A tu jest winda. Okej. Okay. Przy tych drzwiach na pewno będzie coś nie halo. Będzie masa wrogów. Jakieś kundle, które będą chciały mnie pożreć. I oprócz tych gamoni z lugerami pewnie masa my name'en. Albo i nie. Dobra, to już wynika z tego, że byłem, wyczyściłem wszystko. No to teraz do góry. Piętro numer 8. Ale kill 100%, sekretów 50%, treżerów 100%, bonus 20 koła. Piętro siódme zaliczone. Dawać piętro ósme. Okej. Bardzo ładnie. Okay.
Kurde, jak ładnie to zaaranżowali. O ty dziadu. Okej. No nic, podejrzewam, że to było nieuniknione. Przynajmniej dla mnie. O, piesio. Przykro mi, piesio. Ale tak to już jest. Pieskie życie, jak to się mówi. Okej, tutaj nie ma żadnych takich drzwi. Ale zyskałem trochę ammo. Po co żeś się obracał, synek? Dobra, mamy max ammo, ale 17% życia. Nie, trzeba to zapisać. Nie dlatego, że się cieszę, ale dlatego, że się boję. Yes! Dobra, od teraz będzie... gra w pełnym kiślu. Gra w pełnym kiślu jak nic. Okej. Tam był jeszcze ktoś. No, wychodź, szwabska mordo. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Ue, wielkie to. Dobra, nikogo nie ma. Tutaj. Jeden był. Wygląda na to, że jeden. Dwoje drzwi. Auć. No to bolało. To bolało, nie ma co. Ale mamy save'usia. Zloadujmy sobie. Sobie zloadujmy. No i zobaczmy. Dobra. Tak. Ci są wyciągani. Tam była psinka. No, pani numer 2, chodź. Chodźże. Come on! Come here! Hans! Hans, fährst du mich? Come here! No, come! Tyle go woła, a on nic. No co za zaraza. To był tylko ten jeden. No i teraz. Sejwuś. Pytanie, czy dam radę? Czy dam radę zatłuc tego wielkoluda? Dobra, spoko. Loadujemy. Yes, please. Yes, please. I ciśniemy. Wah! Dobra. Poszli obaj. A ja mam masę złota do zebrania. Na co mi ona? Kurde, bardziej by mi się jakieś jadło przydało, albo apteczka, albo coś. Gro, pomyśl o tym. Czy jest może jakiś sekrecik? Sekrecik. I need a secret. Nie ma secreta, szkoda. No to nic, nie ma secreta, to wychodzimy. Tak, tu jest jeden. Tu był ten drugi, a tu kolejne drzwi. Save. Nie, saving. Yes, please.
Back to game. Co tu napotkam? Okej. Jedna zaraza była, spoko. Wracamy do początku. Stąd chyba wyszedłem. Wow, to było coś! To było coś, dobra. 79, pestek 20... 8, tak. I co jeszcze? E? Super! 100 helta, 99%... 99 punktów amunicji za mordkę Blaszkowicza! Bardzo dziękuję. Ale cool man, Blaskowicz. Kto tam tutaj, przepraszam, nie widzi? Już wszyscy? Wszyscy, no i dobrze. Oddawać moje ammo. Ktoś tu? O dziwo nie. Dziwo nic. Wow! Tam musi być jakaś ważna persona, podejrzewam. Skoro takie są ordery. A weźmy, kurczę, tutaj zapiszmy. I wpadnijmy na herbatkę. Zróbmy Niemcom 5 o'clock. Guten Tag! Ale ze mnie snajper. Okej. Nie powiem, żebym teraz jakoś specjalnie snajpił. Ale to nic. Ważne, że po środku mamy pomieszczenie, do którego trzeba zajść. A raczej zajrzeć. Nie wiem dlaczego, ale brzydko mi to pachnie. Okej. Kantynka! Dobrze, może być. Jak po drugiej stronie będzie zbrojownia, no to kurde. Baja bongo. Nie, tutaj dormitorium, ale też fajnie. Kilka magazynków zebrałem. Tutaj kolejne dormitorium i kolejne magazynki dla mnie. Tutaj okej, następne dormitorium. Nic się nie dzieje. Trochę oberwałem, ale to nic. A tutaj? Nie wiem, jak to nazwać, bo nie ma tu łóżek. Na pewno to nie jest dormitorium. Nie wiem. Prysznice? A że przy prysznicach żarcie zostawiali? Nie wiem. No ja rozumiem, kąpiel zaostrza apetyt. I to nie jednemu. No ale halo! Pod prysznicem? Nie, może są tacy bogaci, że zamiast tutaj mydłem myją się jadłem. Okej. Czyli tak. Co tu mamy? Okej, mamy dwie apteczki. Warto pamiętać. Dobra. A zobacz, może coś za tym jest. Jeden kuporzec nic, drugi też nic. No dobra, nic się nie stało. Zdychaj.
synek. Ok. N2, idźmy w prawo. O, tyluju, jeden. Ok, dobra. Mamy tutaj drzwi do odkluczenia, także spoko. Wracamy po apteczki. Wracamy po apteczki, bo tak z 54% zdrowia, no troszeczkę nie wypada. Tak jest. Jest stówka i teraz można już iść. Jest stówka, więc można już iść. Tak, to było w tamtą stronę. Ja bym poszedł do tędy. Okej. Słowów poszło, okej. Trochę ammo. Do zebrania, spoko. Zawsze w cenie. Dobra. Pełny magazynek. Pełno zdrowia i pewnie zaraz to wszystko stracę, dlatego... Sejwuś musi być. To jest. Sejwuś musi być. Już? No dobra. Piętro 9. Killów 94. Sekretów 7%. Skarbów 66%. Bo brak bonusa. Ale spoko, przeszliśmy. Nowa muzyka. Button tak. Niepokoi mnie to. Niepokoi mnie to, że nikogo nie spotkałem. Czyżby miał być boss? Guten Tag! No, było guten Tag. Dobra, jest load. L1. Dobra, no to zmieniamy sobie. Guten Tag! No chodź tu, Guten Tag! Zrobię ci z dupska jesień średniowiecza. No nie, tak to się z nim nie pobije. Nie ma co. Jakoś trzeba dziada wziąć tutaj. No, dobra. Guten Tag! Żado... Kufa, guten Tag! Okej. Loadujemy. Kurde, ja na niego będę musiał jakieś god mody wrzucać, no bez kitu. Guten Tag! Tak, kurde, chodzę sam po pokoju zamiast strzelać do gościa. Loaduj. Kurde, jakaś, nie wiem, bazuka czy coś. Guten Tag! Nie no, tak to my się bawić nie będziemy. Dobra. Machnijmy sobie ostatnią próbę.
ostatnia próba, kurde. Jakoś tutaj z boku trzeba było. Guten Tag! Nichu! No nichu! Jak tu gościa zrobić? No nic, będę musiał nad tym pomyśleć. Może coś się wymyśli do kolejnego odcinka. Tutaj podziękuję wam za oglądanie gry. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.